Przechodzimy do kolejnego punktu. Drodzy Państwo, to jest punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zadania priorytetowego na 2012 rok pod nazwą profilaktyka zdrowia. Tutaj, drodzy Państwo, przypominacie sobie, przeznaczyliśmy pieniądze w ramach profilaktyki na 3 zadania. Szczepienia przeciwko grypie. Jeszcze będziemy o nich dzisiaj mówić, bo jutro będzie ta akcja organizowana u nas w innych granicach. Drugi to jest profilaktyka wad postawy i również profilaktyka chorób płuc. Natomiast w wysokości na to zadanie przeznaczyliśmy 3000 zł. Natomiast no, niestety miasto nie doprowadziło do ogłoszenia konkursu na realizację tego programu z przyczyn proceduralnych. I my dzisiaj jesteśmy zmuszeni do tego, żeby te środki zdjąć. No bo jeżeli ich nie ściągniemy, to prosi, nie będą wydatkowane. I tak prawdopodobnie to, że jeżeli zdążymy wydać, nie jest tak wielkie, jakbyśmy tego oczekiwali. Natomiast niemniej to powinniśmy zrobić, przenieść na inne zadanie. Proponujemy tutaj na zadanie spotkanie z mieszkańcami, a więc to zadanie, w ramach którego organizujemy imprezę mikołajkową, wieczerze wigilijną dla biednych, samotnych chorych i wiele innych takich projektów adresowanych bezpośrednio do naszych mieszkań. Tyle z mojej strony, drodzy Państwo, czy Komisja Zdrowia opiniowała ten projekt uchwały? Trudno nam było głosować za. Jeszcze trudniej przeciw, dlatego symbolicznie komisja postanowiła nie wydawać opinii w tej sprawie. Czyli rozumiem, komisja nie zajęła stanowiska z tym. Dokładnie. Bardzo panie przewodniczący, otwieram dyskusję. Kto jest państwo radnych, kto zabrać głos w tej punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 18. Kto jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję. Tyle, że przyjęliśmy tę